I przechodzimy w kolejnej części do omówienia elementów systemu AMC-ESK, a mianowicie matki, tak zwanej potocznie tej anteny wkładaniowej i zegara satelitarnego. I proszę oczywiście pana Czarka o zaprezentowanie tych dwóch urządzeń, no i opowiedzenie o tym, jak one działają. I no i też, jeżeli by są takie jakieś różnice, to pokazać, opowiedzmy o tym. Tak jest. Od innych systemów. Witam hodowców w kolejnej części. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, że wracając do tego naszego motta, że system ma być prosty w konstrukcji. Ja przypominam o tego motta, to w rozmyślaniach Marka Aureliusza też jest właśnie powiedziane, jednym z punktów jego takiego dobrego życia, on był stoikiem, że właśnie ta prostota to jest coś, tak co jest. Właśnie... Tego nam trzeba. Właśnie to jest to. Tego nam trzeba. Życie jest wystarczająco skomplikowane, żebyśmy sobie komplikowali jeszcze użytkowanie sprzętu, tak? Zaprojektowaliśmy ten system również pod kątem użycia systemu na punkcie wkładań, co jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania w ramach konkursów. Tutaj mam antenę matkę najnowszej generacji produkt naszej firmy. Jak mówię, matka nie musi być wcale duża. Powinna być kompaktowa, zapewniać funkcjonalność odpowiednią. I matka jest tylko jedna. I matka jest tylko jedna. Oczywiście. Chociaż każdy może sobie kupić inny TV również. Natomiast... Ale jeden typ matki macie. Jeden typ, tak. Chociaż wcześniej mieliśmy trochę większe te matki. W tej chwili, tak jak mówię, staramy się wszystko zminiaturyzować po to, żeby hodowcy mieli bardzo wygodnie w noszeniu tego typu sprzętu. Ja pokażę, na czym polega ta prostota. Odłączę teraz system, który tutaj mamy głębnikowy, że tak powiem. I użyję celowo jednego czerwonego kabla, czyli zasada jednego kabla u nas funkcjonuje w dalszym ciągu. Oczywiście w lewe ręce trzymasz. To jest zasilanie, tak. To jest ten sam zasilacz, który mamy do całej reszty systemu. Podłączam go do jedynego pasującego gniazda w antenie. Antena może to widać. Nie idzie pomylić. Nie idzie się pomylić, nie. Antena nam sygnalizuje działanie krótkim mrugnięciem obu diod. Te diody mają dość ważne zadanie. One pokazują, czy obrączka jest sprawna. Czyli możemy sobie wziąć obrączkę, przyłożyć i, o, i, na, zielono. I na zielono świeci. Tak, system nam pokazuje, że obrączka jest... Trzymaj to zbliżenie, to troszeczkę zrobię, żeby hodowcy widzieli. Widzimy, kolega Czarek trzyma tą obrączkę i cały czas, kiedy trzyma obrączka, obrączka w zasięgu tej cewki niejako, to tak. Cały czas świeci zielona dioda. Tak, antena ma taką funkcję automatycznego testowania. Nawet jeśli nie jest podłączona do zegara, antena już nam pokaże, czy obrączka jest... Czyli nawet jeżeli, bo hodowcy często mówią, że... Sprawdźcie obrączki. Się mówi tak, bo to TIPES, bo tak, tak. Ta firma to była pierwsza, która, że tak powiem, ten system... Tak, przyjęło się, że w środowisku obrączki nazywamy TIPES. Czyli możemy sobie sprawdzić, nawet tak sami mamy z tylko markę, czy po prostu obrączki nie są głuche. To, czy nie są uszkodzone, tak, no. Po sezonie, tak, bo to się zdarza, że gołąb czasami siądzie na linii wysokiego napięcia i nastąpi, nie wiem, przepięcie jakieś, burza, może takie rzeczy mogą się zdarzać. Natomiast oczywiście, jeśli obrączka jest tak jak ta... A czerwono świeci. A świeci na czerwono, bo jest na przykład do systemu na przykład Mega. Albo aha, czyli zielono świecą tylko te, które... Chodzi o to, że ta obrączka nie ma odpowiedniego poziomu zabezpieczeń dla naszego systemu, bo muszę wskazać, że... System zabezpieczeń, który my wprowadziliśmy w naszych obrączkach, uniemożliwia kradzież tych obrączek. To jest hodowcy, którzy... Złapać, który złapie gołębia z waszym tak, obrączką. Hodowcy, którzy kupują u nas obrączki, bardzo sobie chwalą ten system. Natomiast hodowcy, którzy nie kupują u nas obrączek, narzekają na ten system. No bo oczywiście to jest walka z patologią, tak? My uważamy, że obrączka powinna być użyta na systemie właściciela, ewentualnie na systemie osoby, której ten właściciel tą obrączkę przekaże, tak? Przepraszam, ta obrączka to na czerwono ci świeciła, to znaczy ty ją gdzieś pozyskałeś w sposób nielegalny? Czy? Nie, ona jest zaprogramowana z innego zegara, bo my mamy tu zegary testowe różne, znaczy inaczej... Produkujemy też obrączki do innych systemów, które nie mają takiego poziomu zabezpieczenia jak nasz, a spełniają kryteria tamtych systemów. W związku z tym, tak jak mówię, ta obrączka
jest to akurat obrączką, która funkcjonuje na innym systemie po prostu. Rozumiem. Jest w naszej produkcji oczywiście, natomiast my nie mamy głębnika. A teraz jest taki system ciekawy, tak, że proszę zobaczyć, ta druga, a ta... Otóż to. To jest tak, że ten tutaj pokazuje, że obrączka nie jest naszej produkcji, ale będzie działać na tym systemie z uwagi na to, że mruga ta czerwona dioda. To jest taki tester obrączki. To jest taki tester, tak. Antena ma swoją inteligencję, że tak powiem. Ona potrafi przeanalizować zawartość tej obrączki i sprawdzić, czy obrączka jest produkcji AMC, czy jest produkcji pod system AMC, czy jest typu A1 właśnie. A obrączki A1, które mają ten poziom zabezpieczeń odpowiedni, świecą się całkowicie na zielono. Natomiast obrączki, które mamy jakieś takie, to jest akurat obrączka Benzing Pro 1. O. To jest obrączka, która będzie działać na naszym systemie, aczkolwiek jest innego producenta po prostu. Wskazuje to ta mrugająca dioda. Tutaj mogę wziąć na przykład jeszcze Mega System Super. Też pokazuje dokładnie ten sam efekt. Także nie ma tu żadnego unikona jakiegoś, tutaj mam takiego zielonego. Też jest pokazane. Czy będzie u Was działała? Tak, ona będzie działać na tym systemie pod warunkiem, że nie była użyta na żadnym innym systemie u innego hodowcy. Aha, i w tym momencie nie działa już. Czyli kradzione obrączki tak. Nie działają. No nie działają. Nie popieramy tego rozwiązania. Ale jeżeli mówisz o obrączkach, to głównym przeznaczeniem matki jest jednak nie testowanie obrączek. To jest taki efekt uboczny, to jest taka funkcja. Tak, ale tu chodzi o to, że na punkcie wkładań taką matkę stosujemy jak w innych systemach. Tak jest, dokładnie. Matka, tak jak powiedziałem, musi mieć prostotę przełączania. Otóż tak, na punkcie wkładań, punkt wkładań jest to punkt wkładań. Konfigurujemy sobie punkt wkładań, który wygląda w ten sposób, że mamy matkę, mamy do niej podłączone zasilanie. Oczywiście podłączamy sobie jeden kabelek, którym posługuje się hodowca później, w czasie koszowania. Oczywiście tutaj mamy zegar satelitarny, ja może go wyciągnę. Pokażmy czarek, może to końcówkę od razu, bo kabel masz taki długi, ale... No, końcówki to są troszeczkę inne. Te końcówki nie się pomylić, to są tak zwane Canon 9. Tak, DB9, Canon 9. Żeński. To jest żeński, tyk jest męski w zegarze. Chodzi o to, że pasują do siebie, tak. Męski to ma te bolce wystające, a żeński taki dokładnie, ciągnik, dokładnie. Bardzo logiczne jest dla mężczyzn. Tak. Chodzi o to, że jest to standard. My możemy użyć tutaj zegara firmy HKW radiowego, możemy użyć zegara satelitarnego naszej firmy, możemy użyć takich zegarów, które są już na punkcie wkładania. Nie musimy tego zegara specjalnie. Czyli tak stały ISA z innych zegarów, które mają tą końcówkę, tak? Które mają tą końcówkę. Tu jest to słowo klucz. Z uwagi na to, że firma Tauris na przykład ma... Nie, PS2 taką inną ma. Okrągłą. Nie, oni mają taką samą końcówkę, tylko że mają dwukierunkową i pozamieniane kable są. Aha. Dlatego ona nie pasuje do tego systemu. Czyli do jakich systemów pasuje? Ona to tylko do Taurisa pasuje. Natomiast ale nie, ale nasz pasuje wszędzie tam, gdzie mamy, czyli Benzing, Bricon, Unicon, Vision, AMC, Tipes. To są systemy, które są kompatybilne w pełni. I pod kątem drukarek i zegarów satelitarnych. Rozumiem. Także tutaj możemy to przenośnie stosować. Dlatego, przepraszam, jeśli chodzi o drukarkę, stosujemy taką samą drukarkę, jak we systemach, o których wspomniałem, łącznie z Megasystemem, bo Megasystem stosuje dokładnie ten sam system łącz. Jedynym ewenementem jest firma Tauris, która ma inny system drukowania. PS2 to chyba oni mają RS232. Oni drukują szeregowo. Znaczy, powiem inaczej jeszcze, bo w starszych zegarach Tipesa też było, bo tutaj można podłączyć od siebie powiem, taką klasyczną drukarkę równoległą, tak zwaną. Standardowa od komputera i głowa drukarka. Tak, nie na USB, żeby ktokolwiek jest dalej tą sprawę, tu chodzi o drukarkę taką zwykłą ze złączem Centronic, Spitronic z tego typu. Dokładnie. Nie, ale nie musi to być drukarka szeregowa, tak jak to w tych niektórych systemach wcześniej. Tak, bo tych drukarek już jest znaczy, mało na rynku. No wy tu też macie w ofercie, bo wiadomo, to jest taką drukarkę na 10 lat. Wszystko pozyskać, bo w handlu występowały tylko Oki i Panasonic. Niektóre też modele stara LC24-240, tak. To były takie, które miały tą opcję, natomiast tutaj można dołączyć dowolną drukarkę równoległą, dokładnie. Tak, ze złączem. Powiem tak, takie drukarki, które wychodzą z eksploatacji, z banków, z jakichś instytucji. Te Oki 320, tak jest. 320. Są to drukarki, które my również mamy w ofercie, używane, bo nowa taka drukarka kosztuje około 1000 zł netto. Natomiast używaną można już kupić za 300 zł, w dobrej cenie, w dobrej jakości, zupełnie wystarczająca do celów drukowania raportów.
I tak jak mówię, podłączamy taką drukarkę do tego systemu i tutaj nie ma problemu. O tych drukarkach jak mówimy, to jeszcze powiedzmy, te drukarki i głowę są przystosowane do stosowania papieru, którego jest kilka perforowany, warstw. Tak. Kilka warstw i perforowany. I wtedy za jednym wydrukiem uzyskuje się samokopię. Natomiast są też drukarki równoległe, atramentowe albo laserowe, które drukują na papierze takim zwykłym, takim na A4. Tak. Wtedy trzeba zwrócić tylko uwagę, żeby tą ilość kopii ustawić w zegarze, tak. Oczywiście wydrukować, żeby to nie był jeden wydruk, tak jak w drukarce igłowej, czyli te takie słyszymy takie piszczenie, uderzenie po prostu tych igieł owałek, natomiast w drukarkach laserowych czy w drukarkach każda kartka oddzielnie jest drukowana. Dokładnie, ale wtedy po prostu no coś za coś. No. Znaczy, generalnie w systemie naszym można ustawić ilość kopii, jaką potrzebujemy przy każdym wydruku. Czyli robi się wydruk raz, wychodzi to jaka ilość kopii, jaka jest potrzebna. I to co powiedziałem, hodowcy użytkując ten system na punkcie wkładań używają tylko jednego kabla. Zademonstruję to w taki sposób. Podłączam jeden kabelek, dokonuję operacji koszowania. Kolor nie gra roli jeszcze raz. Proszę? Kolor kabla nie gra roli. Kolor kabla nie gra roli, można użyć jakiegokolwiek. Natomiast jest to tylko jeden kabel. Hodowca, czy też grupa hodowców, to też muszę powiedzieć, że nasz system nie wymusza na hodowcy konieczności koszowania gołębi w jakiejś kolejności specyficznej. Może to być wymuszone tylko i wyłącznie regulaminem. Natomiast jeśli mamy system na czterech hodowców, i mamy do koszowania gołębie, powiedzmy z jednej lokalizacji. I kiedy te gołębie trafiają do jednego kosza transportowego, my możemy koszować naprzemiennie, czyli tylko mówiąc, bo bez znaczenia kolejność, a system rozdzieli. Czyli tak, że po prostu jest trzech hodowców, komisja, i tutaj my tam przy jednym stoliku jedna stoi i wy macie podłączone. Znaczy nie, chodzi mi o to, że w zegarze możemy wprowadzić czterech hodowców, którzy lotują z jednej lokalizacji, team jakiś na przykład. Tandem, kilka drużyn, tak naprawdę, kilka drużyn. No. Te drużyny mogą w czasie koszowania być wymieszane, w różnej kolejności mogą być gołębie koszowane. Nie ma tu żadnego problemu, ponieważ system automatycznie nam w momencie wydruku rozdzieli gołębie na oddzielne listy. Także jest to kontrolowane przez sam system. Nie trzeba robić tak jak w niektórych systemach, że po prostu musimy zakoszować najpierw gołębie pierwszego hodowcy, czyli tak naprawdę wymagana jest separacja już tych gołębi przy wejściu na punkt wkładań, a tutaj możemy zrobić to w dowolny sposób wygodny dla hodowców. Także no, pod tym względem jest to wygodne rozwiązanie, bo wchodzimy tylko w tryb koszowania, wybieramy lot i wkładamy gołębie po kolei jak lecą. System automatycznie przyporządkowuje te gołębie tak jak one są na listach hodowców, na spisach przyporządkowane. Rozumiem. Tak. Ten zegar masz podłączony satelitarny do matki. Tak jest. Tak. I on zsynchronizował się z matką. Znaczy w tej chwili jesteśmy w budynku, więc synchronizacji, to jest, system pokazuje brak synchronizacji, on ma podświetlenie również. Natomiast pokazuje tutaj brak synchronizacji, musiałbym w drodze satelitarnej. To mi się różni właśnie, że jego trzeba zsynchronizować w drodze, kiedy jedziemy na punkt wkładań. Na podszybiu samochodu sobie wkładamy ten zegar, włączamy tutaj bardzo prosto, naciskamy sobie przycisk, on nam włącza moduł GPS-owy, następuje synchronizacja w czasie jazdy. To trwa około minuty, tutaj nie trzeba wcale się gimnastykować z tym mocno. Synchronizujemy i potem przez 6 godzin bodajże możemy koszować gołębie i ten czas jest przekazywany jako czas ważny. Bo to jest tak, że ważność tego czasu jest, on nam się nie rozreguluje o więcej niż pół sekundy w ciągu tych 6 godzin. Rozumiem, ale ty wspominałeś o tym zegarze, że on też zwraca tak jakby pozycję, czyli tą tak. GPS-u. Ale gdzie my możemy zaobserwować tą pozycję? Na wyświetlaczu, tak. Na wyświetlaczu. Ale w zegarze też jakoś jest przekazywane? Nie, na razie nie ma takiej funkcjonalności, natomiast w przyszłości oczywiście w planach mamy konstatowanie łącznie z miejscem konstatowania, jeśli taki zegar będzie podłączony. Także miejsce skonstatowania danego gołębia, jeśli się pojawi taki wymóg regulaminowy kiedyś, no to będzie to, że tak powiem, też możliwe do zrealizowania. Czyli, a ten zegar, to jeszcze raz podkreślmy, że zegar ten można użyć tutaj w tym systemie i plus oprócz tego zegara jeszcze też zegary wszystkie oprócz systemu Megasystem i Taurus. Megasystem ma pozamieniane kable. Robimy kable specjalne do tych systemów. Ale ten zegar do tamtych systemów też można użyć. Można użyć pod warunkiem zrobienia odpowiedniego kabla.
Także to... Ale nie, ale do tych innych, Blinkon, tych innych. Tak, też. Tak. Bez kabla, z tym kablem z tym samym standardowym, bo to jest ten sam. Do Tauisa też można użyć, tylko po tylko trzeba inny kabel mieć. Tak, trzeba nam zgłosić tylko do tego systemu i my to takie kable. Wy to zrobicie. Zrobimy, tak jest. Dobrze. To teraz, jak już rozmawialiśmy tak ładnie wszystko o systemie tego typu, porozmawiajmy sekundkę chociaż o cenach tego systemu. Nie mówię, żebyś mówił odnośnie konkretnych pozycji cenowych, czyli to, co kosztuje, tylko po prostu tak porównanie znaczy, zróbmy. Powiem to, co pamiętam. No, jeśli chodzi o system, jak Państwo widzicie, mamy bardzo szeroką gamę produktów. Tak naprawdę w tej chwili, nie boję się powiedzieć tego wprost, mamy najtańszy system na rynku. Zegar kosztuje poniżej 1000 zł. To jest cena 999 zł, sam zegar. To taki troszeczkę chwyt marketingowy, krótko mówiąc, powiedzmy 1000 zł. Ale dobrze, się sprzedaje 999, to jest fajnie, ale to jest dobrze. Znaczy mogę powiedzieć tak, dlatego że firmy konkurencyjne, niektóre pokazują w cennikach wyłącznie sam zegar, nie wspominając o innych komponentach systemu. Natomiast my oczywiście mamy zegar najtańszy, tym możemy się poszczycić. Natomiast oczywiście najtańsza wersja, najtańszy podstawowy zegar z anteną jednopolową, czyli taką jak tutaj mamy, to jest wydatek rzędu 1395 zł równo, łącznie z elementami zasilającymi, 6 metrów kabla w systemie. Także... Dobrze, a teraz tak duże, jeżeli inne firmy oferują system, to każdy się stara jakieś tam promocje zrobić tego typu. Czy Wy, jeżeli ktoś na przykład, bo zegar, tak jak mówiłeś, 3000 sztuk jest w Polsce wśród użytkowników rozprowadzonych, ale jeżeli ktoś nowy by chciał kupić i w danym klubie, w danym sekcji nie ma matki w tym punkcie wkładań, czy jak wygląda sprawa ceny matki? Tak. Kiedyś było tak, że rzeczywiście kontrolowaliśmy, kiedy tych systemów było niewiele na rynku sprzedanych, kontrolowaliśmy, do którego punktu wkładań ta matka została wydana i było to nieodpłatnie wykonywane. Natomiast okazało się, że hodowcy przemieszczają się między punktami. Przy tej ilości w tej chwili systemów, które mamy na rynku, nie jesteśmy w stanie kontrolować przepływu tego towaru na rynku. Poza tym no, nikt nie chce się w to bawić. Oczywiście. Dlatego też algorytm u nas jest bardzo prosty. Jeśli jest trzech hodowców i oni kupują te systemy, trzy u nas dla siebie, matka jest wydawana za złotówkę symboliczną. Jeśli jest... Nie, z VAT-em już. Ceny brutto. Natomiast jeśli jest hodowców dwóch, ja teraz nie pamiętam ceny... Spokojnie, to krótko mówiąc, ta informacja jest bardzo dobra. Czyli koledzy, trzech hodowców się zbiera, kupują system, matka gratis. Tak jest. Tak można powiedzieć, no bo... Jeśli jest dwóch hodowców, jest obniżona cena. Jeśli chodzi o zakup nawet pojedynczego hodowcy, jest to około połowy wartości matki. Także każdy hodowca tak naprawdę może sobie tę matkę kupić. Też nie chcemy jakby popadać w taką patologię, że wszyscy mają matki, tak? Nie. Dlatego ta cena jest jakaś tam, nie jest to cena zaporowa, około 250-360 zł przy każdym zestawie, ale to już zapewnia to, że hodowca niekoniecznie potrzebuje tej matki, niekoniecznie potrzebuje sobie ją kupować. Nie? Tutaj jeszcze tak powiem, że a propos tego systemu, tutaj z kolegą Czarkiem nawiązaliśmy taką współpracę i będziemy się też starali jak najszerzej kolegom tutaj w Polsce ten system przybliżyć, rozpropagować i jeżeli ktoś by miał nawet problemy finansowe czy coś z zakupem, dojedziemy, doradzimy, skonfigurujemy. Oczywiście system jest dostępny również w systemie ratalnym, także mamy taki system zapewniony przez Santander Bank. Aha, czyli ktoś jak uda skupić, nie ma problemu. Można raty was. My to załatwiamy wszystko na telefon tak naprawdę. No tutaj też powiemy, czy też dyskrecja wobec żon, które na przykład nie akceptują sportu męża, czy też w jakiś sposób dyskretny robicie, czy nie? Zdarza się, że hodowcy proszą nas o wysłanie systemu do kolegi, tak? No co to normalne jest, ja to się tym znam, bo zauważam, że prowadzimy giełdę GOEP i to przy handlu gołębiami jest hobby. Praktyka, że tak powiem, nagminna, że gołębie nie trafiają do tego, który kupił, a są, że tak powiem, w jakiś inny sposób przemycane do hodowli, bo to tak tylko można nazwać, ale też widzimy tutaj u kolegi Czarka, też widzę, odpowiada na potrzeby rynku, czyli można... Tak jest, rozumiemy naszych klientów. To jest cena hobby niestety.
Dobrze. Tutaj na razie mówiliśmy teraz o tym systemie, o jego funkcjach podstawowych, ale kolegom to taką zdradzimy troszeczkę taką informację. Te systemy będziemy montować na różnego rodzaju wspólnotownikach. W Polsce ich jest dużo. I też również będziemy się starali kolegom w przyszłości, w najbliższej przyszłości zaprezentować inne możliwości systemu, o których kolega Cezary nie powiedział, bo to jest taka troszeczkę tajemnica, to są parametry, powiedzmy takie plany przyszłościowe, ale my się postaramy jak najszybciej zrealizować, żeby koledzy widzieli, że my jako Polacy nie mamy się czego wstydzić w stosunku do tych zachodnich systemów, a wręcz odwrotnie, te systemy, myślę, że tutaj te rozwiązania nasze będą w przyszłości wyznaczać kierunki rozwoju. Kierunki i mało tego, tak jak zobaczmy tutaj, jak podkreślałem, że rozmawialiśmy, że sportem o nazwie skoki narciarskie na dzień dzisiejszy, a mamy olimpiadę w Soczi, się interesuje bardzo dużo Polaków, mimo tego, że praktycznie w Polsce nikt nie uprawia poza tymi skoczkami i tam jeszcze wąską grupą osób tą dyscyplinę sportu, ale zainteresowanie jest duże i my postaramy się też, żeby ten sport olimpiarski właśnie, który Polacy się nie mają czego wstydzić, gdyż olimpiada w Nitrze, przypomnijmy sobie, tam mamy taki film, gdzie 13 kotylionów na klatkach polskich było powieszonych, przy tym, że na belgijskich tam były chyba 1-2 kotyliony, po prostu Polacy zdeklasowali na olimpiadzie inne, że tak powiem, nacje. W Brnie również Polacy zgarnęli, że tak powiem, bardzo dużo medali, a kibiców u nas na razie jest mało, ale my się postaramy, żeby tutaj w tym sezonie pokazać, że ten sport gołębiarski może też mieć kibiców, może przyciągnąć... I może przeżyć renesans. Znaczy, jaki renesans? Bo się u nas dopiero rozwija, renesans to na zachodzie, a tam już niestety ten sport, jak widzimy, że tak powiem, coraz mniej hodowców go uprawia, jest mniejsze zainteresowanie, co jest normalną rzeczą też, bo się starzeją tam hodowcy, ale my tutaj w Polsce się postaramy stworzyć, że tak powiem, inną jakość tego sportu. Panu Szarkowi bardzo dziękujemy za przybliżenie tego systemu. Tutaj na pewno jeszcze go wielokrotnie odwiedzimy. Gdyby koledzy mieli jakieś pytania związane z tym systemem, z tymi zakupami, to też zawsze można wejść na stronę internetową tutaj firmy AMC-ESK. Jeszcze raz pan Czarek poda, tylko teraz bez błędu poproszę. Tak jest. Adres strony internetowej. www.amc-esk.pl. Tak. I tam właśnie dzwoniąc do biura, na telefonu, biura, który tam jest podany. Albo bezpośrednio. Pan Czarek, nie, pan ja również. Ja również, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Natomiast koleżanki z biura bardzo chętnie obsłużą wszelkie zapytania związane z cenami, możliwościami zakupowymi i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pytania techniczne stricte, no to głównie ja się tym zajmuję i mam z tego dużo radości. Tutaj też jeszcze tak powiedzmy, że jeżeli koledzy będą mieli jakiekolwiek pytania też techniczne, tutaj postaram się tutaj pana Marcina, który teraz się przysłuchiwał temu, on się teraz dokładnie z tym systemem zapoznaje, obsługuje go, jest autorem też różnego rodzaju software'u, który będzie, czyli tego oprogramowania na wspólnych gołębnikach w innych miejscowościach niż Rogowo. Autorem będzie ten oprogramowanie tworzył i tutaj dzwoniąc też do tutaj pana Czarka, na pewno pan Czarek tych osób z okolicy Gdańska skieruje tutaj do pana Marcina, on tam też opowie o tym systemie. Także na razie kolegom dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do zakupu tego systemu, do oddziały, hodowców, sekcje, gdzie tam kto lotuje. Oczywiście, żeby ten polski system... Jeśli potrzebna jest jakaś prezentacja, to oczywiście możemy się umówić, dojechać. Tak, to, że jest tą prezentacją, to trzeba zabezpieczyć lokal, że tak powiem, poczęstunek, trunki. To się robi. Innych, tak, rekreacje. Spotkania oddziałowe się odbywają, także bardzo, bardzo chętnie się z naszymi klientami przyszłymi i obecnymi spotkamy. Tak, także my tutaj się postaramy też koledze Czarkowi tutaj bardzo chętnie tutaj służyć radą, pomocą i promować ten system. A jeszcze raz mówię, starajmy się też te polskie produkty nasze tutaj promować. System właśnie EAMCSK jest tego najlepszym przykładem, że dobre, bo polskie. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Do widzenia, dziękuję.